Minęła 14, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności radiowej jedynki. Michał Koźlik. Trzeci etap łagodzenia ograniczeń związanych z koronawirusem rozpoczęty. Wkrótce będą też zmiany w organizacji szpitali zajmujących się zakażonymi. Trwają obchody setnej rocznicy urodzin świętego Jana Pawła II. O papieżu pamiętają Polacy w kraju i za granicą. W aktualnościach też o wynalazku polskich inżynierów. Specjalny hełm będzie wspierać oddychanie u chorych na COVID-19. Otwarte salony fryzjerskie i kosmetyczne, a także restauracje, kawiarnie i bary. Więcej osób może jeździć komunikacją miejską i trenować na stadionach. Rozpoczął się trzeci etap odmrażania gospodarki. Z kolei od 1 czerwca szpitale jednoimienne, czyli zajmujące się tymczasowo tylko